No to tak, tutaj chciałam Czacheirę odprawić do... Ona jest zmęczona. Do obozowiska. Ona powiedziała, że tam męczą mnie te fałszywe twarze, natykamy się na nie na każdym rogu. A teraz wykorzystują moją twarz, by zwrócić Mińska przeciw nam. Przykro mi, ale jestem po prostu zmęczona. Jeden albo dwa? Dość dąsów, harfiarko. To nie pora na uczucia. No, taka moja była pierwsza myśl, ale później to, że wiemy, że... Czwarte! Oczywiście, że jesteś zmęczona, jesteś strasznie stara, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. To też dobra. Nie no, dwójka. No, zobaczymy, co powie. It is some defect of the mind, I think. To stubbornly insist you are following the light, even as you blunder through the darkness. Or perhaps the defect is mine. When I left Minsk to this fate, I believed I had no choice. I believe it still. We were ignorant of our enemy, unarmed against the cult. I made the right decision, but I do not like how easily I made it. Minsk would have never left me behind, no matter what happened. That is his problem entire. The past century left Minsk unchanged. And so he believes the world has never changed, that I have not. You saw the fool, hanging on the doppelganger's every word for no other reason than it wears my face. No to było bez sensu, że ta weszła i bla bla bla. Tak. I że nie miał żadnej rozterki, że widzi drzwi i w ogóle nie zaczął się zastanawiać. Kontrola infekcja, indoktrynacja. No się tak bardzo z wami nie zgadzam, że aż mi się nie chce tego tłumaczyć. Czemu nie? Się nie zgadzasz. Proszę się wytłumaczyć. Widziałeś? Ja się zgadzam. Widziałeś, okej. Okay. Słuchaj, słucham, okej. Okay. Kult ma inne sposoby kontroli. Infekcja, indoktrynacja. Nie musi się tłumaczyć. Martwisz się o przyjaciela, to jeszcze nie kryminał. No. But snotting into my sleeve while there is still work to do is. Come then. We need a lead on where these shapeshifters have fled to. Let's see what hints they left behind in the vault. You're sure? Takie chwili? Jesteś bez serca. Wskazówki w tym skarbcu jedynie nam powiedziały o tym, że ślady pochodzą z kanałów. Jest. O kurde, no i sobie poszło. Dlaczego się nie zgadzasz z nami, jak my się ze sobą zgadzamy akurat? No to dobrze, to sobie... To się sobie zgadzacie. Poczekajcie. Teraz tak, gdzie my mieliśmy Astariona? O, Karla chce pogadać. To zobaczmy, co ma do powiedzenia. Alkohol wypiłam. No, nie wiem, na co kliknęłam. Wypiłam alkohol. I've got no interest in empathizing with the fuck. But maybe what he did to me was some kind of mirror of what happened to him. When you get fucked up, you fuck up right back. Plus 18 nagranie. Fajnie, mam utrudnienie w testach dotyczących zręczności i charyzmy, ale już minęło. No alkohol trzymam. Okej. Gdzieś tam musiałam mieć alkohol skitrany. No właśnie, on był tutaj. I znowu mu hełm założyli. Dlaczego po każdym wczytywaniu gry oni mają te hełmiaki na łbie? Ja tego nie rozumiem. I mean, I hate to judge the proverbial book, but that oath may be all cover and no pages. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. A to w ogóle czemu? Aha, do otwierania skarbców tego Astariona mieliśmy brać, czy po co w ogóle?
No, do tych wszystkich małych, co tu są, bo ja nie mogę ich zaklęciami otwierać. Okej. To dajesz, słodziejko. Ale co tam będzie ciekawego? No to po 110 expo za to jest. Płaszcz nimfy! Przydałby mi się takie. Dominacja nad osobą. Just breathe. Breathe. Bloody jobs. What the hell's? There's all funny money in the end anyway. The absolute. Maybe there's something to do with it. Mam to tell you. It's the bet. Co to jest za pierścień z czym? Z Ver... Delitem? Co to jest Ver Delit? Ja tylko tak testowo. Czy koleżanka się wyciszyła, czy jej padł dźwięk? Tak. Wyciszyłam się niechcące. Okay. Mówię, że jest ciężko, bo muszę 18 w kości wrzucić, żeby mieć 30 tam zrobioną z... To trzeba po 30 losować? 30 trzeba wyrzucić do każdego skarbca, mieć w sensie. No, to 18 to w kości. To ja bym nie wylosował, nie? No to i... No to, nie, to już chyba czwarty raz będę rzucać. Kończą mi się wytrychy. Skubany, ten jest ciężki. Ktoś... Gdzie my możemy wytrychy kupić? No właśnie, to jest dobre pytanie. U jakichś wędorów, kurczę, trzeba zobaczyć w mieście, nie? A czemu mi się to wyszarzyło? Co takiego? Zobaczcie, nie mogę wyrzucić. Pięć miejsc zostało. Idę zobaczyć, czy jakiś vendor ma jakieś... Cały czas 22 mi wyrzuca maksy. 10 w sensie. Spróbujmy tego tutaj. Nie masz przedmiotów, które ci zmniejszają to? Dziesięć, za mało. I teraz tak, to to jest, tego nie ma. Niby jest. Znowu to samo się dzieje. To czasami też tak miałem, że seria po prostu, że takie same wyniki, nie? I nie mogłem wyrzucić. Nie mam, i często było nie tak, mam że narzędzi jednego złodziejskich. No to ja mam to samo. Niestety. Potrzebujemy narzędzi złodziejskich. No właśnie. Ktoś sprzedał wam.
Idę do kuźni 9, może w kuchni. Nie wychodźcie stamtąd, jak coś to prześlę te do ciężka ciebie. Skrzynia. A co jest w skrzyni? Klocki. Zabawkowy miś. Piłka. Zabawki to były. Czy ten ma w kuźni. No, to może coś ten od tego, co rękawice lekkich palców. Zmienne dłonie plus jeden. O. Ale zmienne dłonie to do kradzieży chyba, nie? Już mówię. Kładkę dają tak w ogóle. Zaklęcie. Czekajcie. Otwórz przedmiot zabezpieczony zwykłym zamkiem. Tylko pytanie, czy to jest... No właśnie, to nie jest... To nie jest zwykły zamek. Ale dają mi... Zwinne dłonie plus jeden. To i tak bym miała, ale potrzebne mi są te. Plan emerytalny Garloa. Lista rzeczy do zrobienia. Wspiąć się na drzewo, zjeść wyjątkowo pyszną kanapkę, spędzić cały dzień na czytaniu, odwiedzić Waterdeep, pójść na masaż, popływać w Hyontarze, kupić nowy płaszcz, przygarnąć kota. Okej. Okay. Jakie ładne plany. A kto to był Garlow? No właśnie coś mi to mówi. A to jest takie na sprzedaż. Jest kapelusz Janat. Nie wiem. Ułatwienie w testach perswazja. Ułatwienie w testach oszustwo. A tu? Ten nie ma żadnych. Nie wiem, czy inni wędrowie byli jeszcze w kanałach, nie? W kanałach? Aha, tak. U harfiarzy. W kanałach był tam ktoś, kto sprzedał. O, te. Co to jest? Co się stało? Nie wiem. 3 wpisy w dzienniku. Bonus powierzchni? A, przeszukaj kanały w poszukiwaniu Lorda Kamienia. Wyszliśmy. A, bo ty wróciłeś z tą. Okej. Tak. Okay. To tylko to, że mam, to jak pójdę tutaj do tej gildii, to mam nadzieję, że go tu nie będzie akurat, bo go nie szukam za specjalnie, tylko idę handlować. Jakie miałbym szczęście, jakbym go od razu znalazł. To jest jeden z pierwszych itemów, który, to znaczy chyba na tym się zakończyło, prawda? Mam to... narzędzia złodziejskie, 12 aż mam. O, kupuj, kupuj, bo się przydadzą, bo tu poszło sporo. Jaki item? Opończy tropicielki śmierci. A, okej. Okay. Aha, no faktycznie. I ja pamiętam, jak ty jeszcze tego chyba w podmroku używałaś. Znaczy, na pewno już tam to miałaś. To był chyba pierwszy item. I chyba jedyny, jaki dostałam od tego, kurde, leszcza. Za zabicie kogoś dostaję niewidkę na dwie tury. Dobra, Astarion. Wyspałeś już Astarionowi? Tu nie będzie już takie wysyłam. Proste tutaj. Już wysyłam. 12 do Astariona poszło. Narzędzia złodziejskie. No teraz, proszę państwa, czy to się uda? I mam jeszcze jedne. Astarion. O! Pasożyt. Z
skok na astralny pryzmat, przejęcie kontroli. Byliśmy akurat w samym środku skarbca Mefista, skąd mieliśmy wykraść koronę Karsusa. Kiedy zobaczyłem, że tuż obok korony ten podstępny arcydiabeł trzyma teczkę z napisem przyspieszony wielki plan. Nie mogłem się powstrzymać, więc zabrałem i ją. W teczce znalazłem plany stworzone przez szalonego Alhona, znanego jedynie pod przydomkiem Niebieski Szczyt. Zakładały one w pewnym sensie odrodzenie Illitidów. Wielki plan wymaga masowego zarażenia kijankami zarówno sprzymierzeńców, jak i wrogów, ale nie w celu przekształcenia zarażonych w łupieżców umysłu, tylko raczej wstrzymania ceremorfozy potężną magią, aby stworzyć rozległy i nieświadomy umysł zbiorowy. Czy to jest skrytka, kurde, tego? Rafaela czy kogo? Nie. Czy oni zeszli po koronę. Tak, oni zeszli po koronę, ale nie mieli jeszcze tego planu, a on zobaczył, właśnie, on zobaczył przyspieszony wielki plan, ukradł go i on go wprowadził w życie. Wielki plan wymaga masowego zarażenia kijankami zarówno sprzymierzeńców, jak i wrogów, ale nie w celu przekształcenia zarażonych łupieżców umysłu, tylko raczej wstrzymania ceremorfozy potężną magią, aby stworzyć rozległy i nieświadomy umysł zbiorowy, dowodzony przez udoskonalony mózg Nestora. No i wyszkolony w doktrynie tyranii Bejna umysł natychmiast dostrzegł możliwość przekształcenia wielkiego planu w szeroko zakrojoną religijną mistyfikację. Masowy ruch, który kontrolowałbym ja sam. Któż inny niż wybraniec Bejna mógłby zrealizować tak wielki spisek? Ty. Ty. A może to jest tej rządzy? No na to wychodzi! No bo tu jest napisane, któż inny niż wybraniec Bejna mógłby zrealizować tak wielki spisek. Orin i mroczna rządza jest od Bejna przecież. No. Okej. Okay. To ciekawe w sumie. Skok na astralny pryzmat. Po tym, jak przyśniło mi się, że kijanki zagrażają naszemu przyspieszonemu wielkiemu planowi, poszukiwania doprowadziły mnie do starych archiwów pozostawionych w wieżach wschodzącego księżyca przez wysokich heroldów. Znalazłem tam szereg zaskakująco wczesnych źródeł, zarówno gitjańskich, jak i gitzerai, w których mowa była o relikwii lub artefakcie zwanym astralnym więzieniem lub pryzmatem. Chociaż źródło jego mocy jest niejasne, artefakt ten był ponoć w stanie tworzyć pole zakłócające moce psoniczne i tylidów. Taki artefakt stanowiłby zasadnicze zagrożenie zarówno dla naszych ambicji związanych z absolutem, jak i wielkiego planu. Wszystkie trzy starożytne źródła zawierały informację, że astralny pryzmat jest w rękach lisz królowej gitjanki Blakit. Tak oto powstał plan, by wysłać zarażoną kijankami grupę uderzeniową w pilotowanym przez cesarza odtworzonym Nautiloidzie i wykraść w Blakit astralny pryzmat. Czyja to jest skrytka? Nie mówcie, że moja. Tak brzmi. Zapisz kluczowego fragmentu przesłuchania Flowusa, zarządcy siedziby rycerzy tarczy. Czarna ręka. Kiedy zacząłeś podejrzewać, że ktoś podszywa się pod księżną Steelmane? Nucz. Zbierałem no naczynia kojarzy, po jej... To ta, co zginęła. To jest ta, z którą nasz cesarz kiedyś współpracował przecież. A, tak, dobra, już wiem, o kim mowa. No tak. Zbierałem naczynia po jej posiłku, pieczonej baraninie, ale kiedy zaniosłem naczynie do kuchni, baranina okazała się mózgiem. Czarna ręka mózgiem? Nucz. I to nie owczym, więc zacząłem się rozglądać. Czarna ręka. W piwnicy elfiej pieśni? Nucz. Tak, w tajemnych komnatach rycerzy. I znalazłem komnatę z ciałem. Trupem w odzieży więźnia miejskiego. Czarna ręka. Martwym więźniem? Nucz. Jeśli o tym opowiem, puścicie mnie, prawda? Czarna ręka. Owszem.
Nucz, to był skazaniec. Miał roztrzaskany czubek głowy, a mózgu praktycznie nie było. W pokojach Stelmein... W tajemnej części, tak, tam mnie znalazła. Co zrobiła? Znalazła mnie? To coś mnie znalazło. Na początku myślałem, że lśni na niebiesko i unosi się w powietrzu. Ale potem to była po prostu Stelmein. Uśmiechnęła się, nic więcej nie pamiętam. To był cesarz. Jest. Czyli ten cesarz, patrzcie. On mówi, że to była ta Stelmein, nie? Ten lokaj. Nie. Zarządca siedziby. No bo on mówił, że zjadał skazańców, żywił się skazańcami, pamiętacie? Ale mówił, no, że z nią współpracował, to tak wygląda na to, że on przybierał jej formę? Że ona już dawno nie żyła. A on wykorzystał, a tam... No właśnie. On nie wspominał o tym, jak mówił? O tym? Nie, on mówił, że on miał z nią związek, może nie taki, wiecie, że byli parą, ale że współpracowali razem. Że ona była jakby reprezentacyjna, a on tak, tak jakby bardziej tam... A tu wychodzi na to, że on... No właśnie. Nie, ja ciekawe, czy w Baldurze kolejnej części to nie będzie tak, że cesarz się wszystkimi nami posłużył, żeby zostać właśnie Nestorem? No ciekawe właśnie, nie? O, ciekawa skrytka to była. I że to wszystko było uknute przez niego od samego początku? No może tak być. Pan taki plan miał. Właśnie. Jezu, nie wyrzucę. Podświecić ci pochodnią? Właśnie ta pochodnia nic nie daje. Też sprawdzałam, już odpalałam tam. Masz, ci zaświecę jeszcze. Jezu. 9 zostało. Teraz powinnaś mówić, że źle świecisz. Teraz poszło. Aha, widzisz. Bo przesunąłem się. Nie, bo mam tu na szaro, ale... Czyli nie dodaję jednak. No nieźle. O nie, od czego to zależy? To teraz jak podejdę do tego, co... Nie otworzyłam wtedy, to też będę miała na szaro. Nie. Kurczę, nie mam żadnej... nie mam żadnej potki, żeby dawała jakąś zręczność albo coś tam w testach do zręczności. Ale jaja. Nie otworzę tego już. Spróbuj. O to może spróbuj z kolejnym. O, sukces, nice. Pamiętnik ojca. To mocno sfatygowany i pominięty dziennik, w którym Ulder Revengard zapisał swoje ulubione wspomnienia związane z jego ukochanym synem Willem. O. Oto typowy wpis. 15 płomiennika
Popołudnie spędziłem z Willem w dokach przy domu królowej wód. Odpoczywaliśmy na pomoście, choć słońce jak zwykle przysłoniła mgła. Will zapytał, czy słudzy fal to prawdziwe syreny, a ja odpowiedziałem, że wprawdzie tak wyglądają, ale prawdziwe syreny mogą oddychać pod wodą i rzadko wychylają nad nią twarze. W takim razie zanurkuje i jakoś złapie. Zawołał i zeskoczył z pomostu do wody. Próbował wstrzymać oddech i utrzymywać się pod powierzchnią, ale w końcu się zmęczył i musiałem go wyciągnąć. Niestety bez nowych butów. Nigdy nie zapomnę jego uśmiechu, jak mi powiedział. Widziałem jedną, ojcze, widziałem syrenę. Prawdziwą syrenę. Oczy zaszły mu łzami i dodał. Była piękna. Oj, to książka dla Willa. No, trzeba będzie przekazać. A ciekawe co, ale nie, to chyba by już zareagowała postać tak jakby, nie? Po otworzeniu tej książki. Czy nie? Ja pierdziunę. Ile mamy otwartych tych? Raz. Ten jest dwa. I tu jest trzy, prawda? Ajajaj. Just. Ten strażnik tutaj strasznie przeżywa. To ile się udało otworzyć? Bo ja tu chodzę i nie mogę znaleźć żadnych więcej tych. Raz, dwa, cztery, cztery. Chociaż zdaje się, że jeszcze tutaj. A ile jest? Dziewięć aż, nie? Aha. Trzy, cztery, pięć. Zobaczę, czy nasz kumpel tutaj u tych magików nie ma przypadkiem. I wszystkie narzędzia złodziejskie. Piach. Jak krew, piach. Ale i tak się opłacało, chociażby dla tego pamiętnika, teoretycznie pamiętnika mrocznej mrzący. No tak. Aha, Roland ma 7, 8. Dawaj, kupuj wszystkie. Różnych, 60 różnych zaklęć, nic poza tym. Mhm. Ale szukam, gadam tu z każdym, kto może coś sprzeda. O. A eliksirki jakieś, to nie ja. A ma też zaklęcia tylko. Ja za chwilę chyba wygoogluję, gdzie są handlarze z tymi kuźwa narzędziami, bo nie znajdę tu nic. Ja nie wiem, czy. A ten jeden, ale on gdzieś był na mieście. Ten jeden zombiak nie sprzedawał takich gadżetów? No to ten jeden zombiak to jest na pewno przy tym. Jeden jest przy cmentarzu, no. Bo było trzech. Drugi jest tam na lewo od tego, jak się zejdzie z więzienia, z góry, z tych schodów. To on jest w tym tunelu takim. Tak ciężko jest powiedzieć, bo to nie było nas w tych ulic chyba. O, jakiś punkt orientacyjny odkrył. Kolega zwiedza. Tak, nie, no,
podszedłem za daleko tu do handlarza, on gazety tylko sprzedaje. A. Bezsensowna ta ikonka sprzedawcy przy nim. Idę na cmentarz, jak mówicie. Teraz i tak potrzeba wytrychów, żeby w ogóle do tego podejść. Nie mam, tu nie mam. Nie da się robić wytrychów jako tako chyba, nie? No właśnie chyba nie, no ale prawo bonus, na prawo. Chyba, że sobie poszedł. Bo ja tam nie widzę NPC-ów teraz. Czy ty mi wrzuciłeś tę kusą bieliznę? On nic nie ma. Kukruj. Punkty mówisz? Googlować? Nie. To był, już rozmawiałeś z nim. A tutaj to nie wiem. Coś fabuły nie googlujesz, tylko googlujesz, gdzie jest sprzedawca wytrychów. Jezu, oszustwo. Żadne. Nie mam, kurde. No ja googluję. Googlu. Jeszcze się tak zastanawiam. Skoczę do obozu, zobaczę, czy w obozie może w skrzynie jakieś albo coś. Chociaż wątpię, bo ja to przekazywałam u Frydzie albo... No to się pokończyły. No. A u tego Daemona sprawdzałeś na przykład? U Kowala? On your way there you will find the vendor. Starym, gdzie ty jesteś? Czekaj, i spróbuję jeszcze. O Jezu, co ja zrobiłam? Tak. Idę wezmę z Karlach. Może Karlach ma gdzieś w ekwipunku. Ja się mogę przenieść poza mapę, bo ona jest chyba w tej smoczej przyprawie. Tak, ona jest w tej. No to nie wiem, czy będziesz mógł się tak przenieść. Południowe przesło. Poczekaj chwilę. Aha, wszyscy muszą. Tak. Nie, no to trochę bez sensu. Still alive. So that's progress. Ale tyle ludków tu ten stoi przy jakichś tych i oni nic nie sprzedają.
Hey, soldier. Oh, come on. You don't mean that. Oh. Moving ahead. Always a pleasure. Yes? Of course. You're no true Baldurian unless you've sloshed around in the slurry after all. The Undercity is perilous. But I recall Minsk making a home down there in the old days. To plant his boot on the very bosom of evil. Or some such. Oh my, it's fine. An entrance, I know. From there, we shall just have to follow our noses. As you wish. Yes? Okej, może ona ma wytrychy. Oczywiście, że nie ma. Idę jeszcze raz do tej gildii złodziei, może tutaj ktoś będzie miał. Jeszcze ze 20 by się przydało, co? No jakby tak 6 było. Dobra, ono nie ma. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Yes? You're sure? Okay. Need to find a way forward. Kto tu jeszcze możemy? Liza. Is something burdening you? It is done. Sakiewka, sakiewka. Reaction. Pani tężec, pani nie ma nic na handel? Też nie ma, no god damn it. Trzy save. Mol ma dwa narzędzia, a przed chwilą nie miała. Odsyłam do Astariona od razu. Mhm. Czy Astarion ma większe szanse, nie? Na otwarcie. No i widziałeś, też miał problem. Dobra, to Mol miała dwa. Lepki Dondo. Mogę stąd wyjść? Mogę. O, ma 8. Super, jesteśmy w domu. Tak myślę. I 10 już masz, do Astariona wysyłam. I trzeba do lepkiego Dondo podchodzić i on tutaj produkuje je na bieżąco. Let's move. Is something burdening you? Kurczę, myślałam, że to będą dwa levele, tak to bym wzięła jej w cechy. Się okazało, że ona tylko jedna do góry. Tutaj jest jeden gościu, który chce jakiś klucz do skarbca Lokotara, czy coś takiego. Ale nie gadałem z nim.
Nie wiem, że my jakieś zdobyliśmy dwa klucze do tych skarbców. Jeden na pewno do skarbców. Jeden na stówę, ale wydaje mi się, że... I do jakiejś skrzyni w dokach, coś w ten deseń. A, może mi się z tym myli. Ale jeden na bank był, a nie, nie ten, nie użyliśmy, nie? Czy rozmownie ci ludzie? Mam dwie kości. A nadal? Patrz. Muszę jeszcze gorzej z tymi rękawicami wychodzę. Te... A do tego ostatniego sięgniesz, żeby otworzyć go ten wysoko, tak? No patrz, 10-10 cały czas mi wyrzuca. Może mi kurde gorzej z tymi rękawicami teraz, no nie lepiej. Czekaj, no, coś no... Daj mi przeczytać, czy to jest. Rękawice, ułatwienie w testach, zwinne dłonie. No i mam dwie kości dzięki temu, ale wyrzucam cały czas po 10, to jest najpiękniejsze. No jeszcze mam rękawice lepkich palców, ale to są zwinne dłonie plus jeden. Wysyłam kolejne trzy do Astariona. To jest jakieś przekleństwo? O, jeszcze 8 mam od młodego. Jest. Dobra. Nie chcę nic mówić, ale one trochę kosztują te narzędzia złodziejskie. No, tanie nie są, to na pewno. Dobra, wysłałem do Astariona jeszcze 8 czy ileś. Więc tu usiądę i będę patrzył, jak otwierasz. A jakiegoś boosta nie można mu zarzucić? No właśnie ja nie mam na przykład żadnego tego eliksiru. Na zręczność, coś. O, to jest w ogóle dla ciebie. Jak to zrobić? I teraz nie dodaję, no jak wyrzuciłam. To jest gówienko. Ojej.
I tak za każdym razem muszę ją zmieniać, to wtedy dodaję... To jest dziwne, nie powinno być tak. Still breathing, despite everything. Przyspieszenie? He? No nie wiem. A bo tam były rzuty obronne na zręczność, ale to nic nie dało. Nie wiem, co ja mogę tutaj jeszcze wymyśleć. Nie, no pewnie jest jakaś podka, która dodaje ten zręczności, czy nie? To by coś ci dało? Ale nie mam takiej podki. No. W ogóle jest taka podka? No to jest ja pytanie, czy jest taka podka? No panie alchemiku. No właśnie, magu nasz. Pan się pytasz? A na to też miałem ponarzekać, że się wchodzi kuźwa w ten. Te eliksiry jest eliksir czujności. Pobudza i wyostrza świadomość. I nie jest napisane, co on robi. To jest bez sensu właśnie. Nie ma tych opisów, tych eliksirów. Uderzenia nekrytyczne, przebiegły ruch. Widzenie niewidzialnego. Powłoka. Maybe Nina still needs a crack skull. Ja wiem, że mogę tylko zwiększać i zmniejszać i dodaję to siły. Czemu ja nie mogę 18 wyrzucić? Zaraz ktoś mi tu wytłumaczy? No, zdarza się. A ile jeszcze zostało do otwarcia? 3 cały czas. Siedemnaście. A teraz 17 potrzeba, dobra, 2 zostały. Yeah. Szkielety w szafach patriarów i kompromaty na patriarów. Czytam. Ocena dosier patriarów sporządzona poufnie przez Sira Uktara, kwestora gildii. Wielce szanowana matko przełożona, ten niezrównany zbiór jest niewątpliwie owocem wieloletniej pracy wywiadowczej, a z profesjonalnego punktu widzenia jego lektura daje sporo satysfakcji. Jeżeli w razie potrzeby klasztor postanowiłby sprzedać go oferentowi, który da najwięcej na wrutańskim czarnym rynku, byłoby to finansowo korzystne. W takim przypadku rekomenduję zaproponowanie kupna 9-palcej kini z gildii, oczywiście. Edwardowi szpile z głosu Baldura i porządze liarze portyr z płomiennej pięści.
Aby uzyskać najlepszą cenę, należy wspomnieć każdemu z nich, że kupno zaoferowano także pozostałym. W sytuacji gardłowej każdy z nich z chęcią kupi te akta od ręki za kilka tysięcy sztuk złota. Ale na aukcji można dostać więcej. Jakie akta? To gruby notatnik, który zawiera akta wszystkich głównych rodzin patriarów we wrotach Baldura wraz z krzyżowymi odniesieniami ilustrującymi sieć powiązań biznesowych i małżeńskich między nimi. Oto przykład takiego wpisu. Ród Hlad, relatywnie rzecz biorąc, noworysze, pieniądze w nieruchomościach w górnym i w dolnym mieście, właściciele tawerny Elfia Pieś, nieśpiewającej lutni, osiedla Szturmowy Brzeg, a także ukryci wspólnicy z mniejszościowym udziałem w spłonionej Syrenie. Nominalnie głową rodziny jest podstarzały lord Ortagon Hlad, ale w praktyce wszystkie decyzje podejmuje jego mająca żyłkę do interesów córka, matrona Merigold. Słabe punkty. Ulubiona wnuczka Holiday Hlad, spadkobierczyni lorda Ortagona, jest nieopanowaną hazardzistką i ma spory długi w salonach gry w kości. Od skamieniałków po świńską nogę. No proszę. Ciekawe rzeczy. Dobra, to ja tu zapiszę. Dziesięć. Klapa. To chyba nie było do nas, tak mam nadzieję przynajmniej. Niech sui znowu 10. Cały czas jest 30 do wyrzucenia, tak? Tak, wszystkie miały 30 do wyrzucenia. Urażka. Cały czas dziesiątkę wyrzuca, to jest coś niemożliwego po prostu. Nazwij ten odcinek jakoś, nie wiem, Gang Olsena czy coś. Chyba tak, no, bo to jest niemożliwe po prostu. Niemożliwe. Cały czas dziesiątkę. Chociaż Olsenowi chyba się udało robić te napady, tylko później on wychodziło tak, że musiał 16. Oddać te tak. Czyli zabrakło jednego punktu, no bosko. Jeśli od save'a nie otworzyłaś żadnego, to muszę się opłaca wczytać. No tak, tak. Ja pierniczę, nie wierzę. No trzeba wczytać. Bez... Oh no! Co to za oszustwa? Nie no, nie, żartuję. Ej, no ale szkoda by było takiego skarbca nie otworzyć, tak jak no fajnie... Nie spądrować do pusta. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o tamten, bo ja jestem teraz ciekawa. Czyli to był skarbiec, to był mroczny rządzy skarbiec i potem go ogłupił Gortasz? Gortasz? Czy właśnie wsadził nam kijankę i wysłał na tego Nautiloida? Bo właśnie tak ciężko mi jest powiedzieć. I to przez nas my wzięliśmy tę księgę z tym planem, czy... Jak przez nas wzięliśmy tą księgę? Przeze mnie, no. Przez mroczną rządzę. To i tak, co to oznacza? Co masz na myśli? No bo oni poszli po koronę, nie było w ogóle tak. Planu. Bo zakładaliśmy cały czas, że był plan... Aha, o to ci chodzi. No, oni poszli tylko po koronę, a... Ten zauważył tę księgę i cały plan, kurde, misterny wpadł mu w ręce. No. Jezu, otwórz to. Z drugiej strony, to i tak, dlaczego zaczął go wdrażać, skoro tak jakby on nie jest tym Nautilianinem? To jest
jest jakieś przekleństwo, 10 znowu. O co tu chodzi? Co to za dziesiątka jest? A najlepsze jest to, że teraz muszę biegać od save'u do... A daj mi jeden ten. Dam ci złodziejski. Zaraz, poczekaj, już kliknęłam to. Dam ci. A czemu musisz biegać od tego do drugiego? I 10. Bo jak otwieram jeden pod rząd, nie? To masz wyszarzone te dodatki. Tak jest. Chociaż czy ja, bo jak ja nie mam żadnych dodatków, to czy ja wylosuję 30? Chyba nawet nie mam mowy. No nie, bo Astarion dużo. No ale mogę ci dać, no co za różnica. Nie, no bez sensu. To... I teraz muszę biec na drugą stronę. Nie wiem, czy warto te, bo jak zakładam te rękawice, niby złodziejstwa, to mi odpada plus 4. Ale dwie kości niby jest, to powinnam... A z kości ile można najwięcej z jednej kości można wyrzucić? Zależy z jakiej kości, ale... Lepszy wynik. To lepiej te rękawice złodziejstwa jedną kością, bo co z tego jak masz dwie kości po 20, jeśli wybierze ci jedną. Ale rękawiczki złodziejstwa 20. Dają mi dwie kości. O. Sukces. Jezu, jest! Boż. Boż, jest. 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 Już normalne. Kusza i gadżety na sprzedaż. Yes! Ale najlepsze było to, że wyrzucało mi cały czas tymi dwoma kościami po 10. To zapiszę to. No to coś... Co to jest perydotem, czy coś takiego? Jakie coś znalazłaś? Jadate. O, sukces, ładnie. Wszystko chyba zarazem. Mamy, czy jeszcze jeden? Nie, wszystko. Tam jeszcze, gdzie ten duży skarbiec był, tam jeszcze jeden jest, nie? Trójząb fal. Widzicie? Nie ma fal. Nie, już chyba... A, dobra, to z tych tu już wszystkie. Głównym, no to ja, ten główny piernicy. Jeszcze skarbiec został. To zapisz sobie tutaj już. Jaki główny skarbiec? No tam, gdzie ukradli ten skarbiec, tam jest skrytka numer 9 chyba. A, faktycznie. Jest. Nice. I tutaj najważniejsza nagroda. To jest w bramce numer 3. Elegancka, ćwikowana skóra, lekki pancerz. Zyskaj premię plus 2 do testów inicjatywy. Ułatwienia w testach, skradanie się. Coś takiego. Mm-hmm. Takie dla Astariona teraz. No tak, w sumie tak. 14 to lepsze niż to, co on ma. Dobra, ale co zmieńcie to jest? Rękawice. Bardzo rzadki, lekki pancerz. No to w sumie. Ej, to był dom rozliczeniowy, no? Dom rozliczeniowy to był... No tam wy weszliście do tego domu rozliczeniowego. Tak. Chyba to tak. Ten skarbiec właśnie. Gdybym wiedziała, że dostaniemy taką elegancką, ćwiekowaną skórę, to bym nie szła w pancerz dla Astariona, nie wydawałabym punktów, tylko w podniesienie cechy. Kto to wiedział, prawda? Kto to wiedział. Ale fajny, faktycznie, taki gustowny. To nawet nie to, ale wiesz, bo to daje zyskaj premię plus 2 do testów inicjatywy. Aha.
I skradanie się, i tarcza. No właśnie, i ta tarcza. Gdy atak przeciwnika macie za chwilę trafić, zwiększasz swoją klasę pancerza o 5. Nie odnosisz żadnych obrażeń od magicznego pocisku. Tada! Kurde, klasa pancerza o 5 to byś miała więcej niż ja. No ale ta zbroja zwinności, jak sama nazwa, czemu oni zrobili zbroję zwinności na średni pancerz? Widocznie zwinność, a zwięczność to inna bajka. No to na pewno. To możesz mi ją dać. Mhm. Tak jest. Pozabijam normalnie, no. No to masz zręczność Umfryda, prawda? Tak. Poszło. Dzięki. Zaraz tutaj zobaczę. Pyk. A, to jest ta złota. No, na zręczność. Spoko. Bo dzięki temu mam większą klasę pancerza. Nie, mam większą klasę pancerza. Przez to i jeszcze później w tych sytuacjach krytycznych będę miał jeszcze większy, więc spoko. No bo tak to miałem 22. A ja tam wolę, o, i gitówka. Ale jestem złoty ziomek. Złota ziomalka taka. Tak jest. Zawsze mówiłem, że w złocie mi do twarzy. Co to gitianki? A tu jest dopus Ravengarda. Rozkaz ataku. Mhm. Zestawów do rozbrajania pułapek mam 28, ale z narzędzi złodziejskich to się wypstrykaliśmy, co? No, strasznie. Przynajmniej ja nie mam. To wszystko jest na sprzedaż, ja miałam gdzieś... No time to rest. No właśnie. Co to za kolorek? Smoczy generał. Pagienna zieleń. Czerni i czerwieni paleniska. Lado zielony. Burgut. Masz stary. No trochę nam się tu zeszło, nie powiem. Hello. Wiadomo, włamywanie się do sejfów i do skrytek nie jest sprawą łatwą. No. To swoje musi... ...bać. Od. Kurde, ta skóra to się tak nie barwi za bardzo, jak bym chciała, więc... Okej.
No jest jak jest, prawda? To zróbmy jeszcze... Okej. Okay. No dobra, czyli co? Teraz powinniśmy wrócić do... Za czym my teraz podążamy? Teraz my mamy podążać... Musimy tak, Astariona odesłać, tak naprawdę. Mhm. I wziąć Jaheirę znowu ze sobą. No nie, gościu. Fajny ten kapturek ma. To jest ten kapturek cieni? Mhm. Jaheirę musimy wziąć ze sobą i musimy pójść do... nie do doków. Zwiedzać dalej kanały. Tylko do kanału, właśnie. Okej, to ja idę do kanału, do tej głównej tepki i czekam w kanałach. Okej. No i tak na otwieraniu tych sejfów mi się zachciało, zleciała nam godzinka. Sorry, no sorry. Prawda, więc tutaj będzie cięcie. Tak musi być. Ciuchy tak jeszcze będzie. I przefarbuję na zielono, jak się da.